Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym materiale opowiem Wam co nieco o Uniwersytecie Voltech, dosyć nietypowej szkole wyższej, której budynek możemy odwiedzić w Fallout 76. Miłego oglądania! Uczelnia zlokalizowana jest w miasteczku Morgantown w Virginii Zachodniej. Niegdyś na jej miejscu znajdował się college. W 2031 roku przejęła go korporacja Voltech i przemianowała na prywatny uniwersytet mający na celu kształcić kolejne pokolenia jej pracowników. Z czasem z klasycznej szkoły zmieniono ją w zawodową. Większość kadry pedagogicznej zwolniono. Stanowiska zachowali tylko ci nauczający przedmiotów, które odpowiadały charakterowi i oczekiwaniom firmy. Korporacja nie szczędziła środków na pełne wyposażenie placówki. Stała się ona jednym z jej głównych ośrodków szkoleniowych. Naukę na Uniwersytecie Voltech ukończyło wielu naukowców oraz dyrektorów tejże firmy, a także nadzorców. Zdobywali oni wyłącznie umiejętności oraz wiedzę, której potrzebowali i która interesowała zarząd. Absolwentką uczelni była m.in. nadzorczyni Krypty 76. Proces kształcenia kadr trwał latami. Praktyczne elementy wprowadzono dopiero po zakontraktowaniu projektu Safe House. Jednym z ciekawszych szkoleń, które przechodzili studenci, był przyspieszony kurs medycyny skrócony z 10 lat do tylko 3 miesięcy. Umożliwiła to metodologia opracowana przez SpeedTeach, spółkę wchodzącą w skład grupy Voltech. Dzięki zlokalizowanej pod budynkiem uczelni krypcie, jej wychowankowie mogli poznać dokładnie każdy aspekt życia w podziemnym schronie. W zasadzie nie różniła się ona wiele od prawdziwych placówek tego typu. Posiadała pewne ograniczenia, co w przyszłości okazało się zgubne. Testowano w niej eksperymenty mające odbyć się we wszystkich kryptach. Od kandydatów na nadzorców oczekiwano, by przedstawili własne propozycje badań w schronie oraz przewidywany rezultat. Następnie wdrażali je podczas symulacji. Wszystkie osoby biorące w nich udział były nieustannie monitorowane. Ostatnia symulacja rozpoczęła się 15 października 2077 roku. Kolejny kandydat na nadzorcę, Drew Collingsworth, postanowił w ramach eksperymentu ruszyć z tzw. projektem Lembas. Żywność w schronie chciał zastąpić pastą spożywczą własnej produkcji. Nie przesłyszeliście się. Nazwa projektu to odniesienie do Lembasów, elfickiego chleba ze świata Śródziemia. Lembas długo zachowywał świeżość i był bardzo pożywny. Nie tykały go robaki ani pleśń. Niestety dziekan Harland Elliot stwierdził, że to troszkę nie w stylu Voltech, że będzie za mało dymów i postanowił pójść z symulacją kilka kroków dalej. Zdecydował się przeprowadzić test siły ludzkiej woli oraz sprawdzić reakcję na zgony spowodowane niedoborem żywności. Jak się pewnie domyślacie, mało kto chciał ją spożywać. Krypta została zamknięta docelowo na 4 tygodnie. Szybko rozwinął się w niej czarny rynek żywności. Wielu miało dość pasty, która dodatkowo była racjonowana. 23 października wybuchła wielka wojna. Lecz nie wpłynęło to znacząco na eksperyment. 26 października jeden z pracowników personelu technicznego zmarł na atak serca. Po tym niefortunnym incydencie postanowiono wrócić do pełnych racji żywnościowych. Gdy 5 dni później zapasy się wyczerpały, doszło do buntu załogi. Osoby biorące udział w symulacji zażądały od nadzorcy jej przerwania. Ten próbował skontaktować się z opiekunami na zewnątrz, lecz bezskutecznie. Zdesperowani i źli studenci przypuścili szturm na jego biuro. Nadzorca zamknął się w sypialni, a nie mogąc nic zrobić, postanowił popełnić samobójstwo, jedząc trutkę na szczury. Pozostali przy życiu w krypcie ostatecznie zmarli z głodu, lub też pozabijali się nawzajem. Pracownicy górnych poziomów skupili się na własnym przetrwaniu, więc nie odpowiedzieli na ich krzyki rozpaczy. Uniwersytet Voltech opustoszał, lecz nie dosłownie. Opanowały go zdziczałe gule. Odwiedzili go m.in. nadzorczyni Krypty 76 oraz członkowie lokalnego odłamu Bractwa Stali, którzy skorzystali ze zautomatyzowanego terminalu badawczego obiektu, by przeanalizować próbki DNA spalonych. Miało im to pomóc pokonać plagę, która trawiła Apalachię. Ich badania ostatecznie ukończył nasz bohater. Tutaj kończy się znana nam historia Uniwersytetu oraz ten film. W rzeczywistości na miejscu UVT znajduje się Uniwersytet Virginii Zachodniej. Miałem kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!